Denisowa o nowym sposobie działania rosyjskich propagandistów. Denisowa, Rosja tworzy negatywny wizerunek Ukraińców za granicą. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa powiedziała, że rosyjska propaganda próbuje zdyskredytować Ukraińców ubiegających się o ochronę w Unii Europejskiej. Jej zdaniem tworzenie negatywnego wizerunku Ukraińców za granicą to kolejna manipulacja Rosji w celu zmniejszenia poparcia dla Ukrainy. Rosyjskie media rozpowszechniają informacje o zmęczeniu Europejczyków Ukraińcami, niedogodnościach, jakie powodują dla obywateli Europy i Rosjan mieszkających w Europie, oraz twierdzą, że poparcie dla obywateli Ukrainy w Europie jest z każdym dniem coraz mniejsze, powiedziała Denisowa. Według niej dehumanizacja, tworzenie negatywnego wizerunku Ukraińców za granicą to kolejna manipulacja Rosji w celu zmniejszenia poparcia dla Ukrainy w cywilizowanym świecie, wywołania w stosunku do niej atmosfery nienawiści i wrogości oraz podżeganie do dyskryminacji. Rosyjska propaganda. Zdaniem rzeczniczki rosyjska propaganda jest głównie skierowana do konsumenta krajowego, na potrzeby polityki wewnętrznej Rosji. Świadczy o tym niesłabnące poparcie Ukrainy i Ukraińców zarówno na szczeblu państwowym krajów Unia Europejska, jak i na poziomie zwykłych Europejczyków, którzy solidaryzują się z narodem ukraińskim. Denisowa przypomina także o obowiązującym w tym zakresie prawie niedopuszczalność dyskryminacji osób ubiegających się o azyl ze względu na ich kraj pochodzenia jest zapisana w artykule 3 konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku.